Leszczyńska komunikacja miejska funkcjonuje nadal, ale wprowadzono kolejne ograniczenia dla pasażerów. Już od 12 marca obowiązuje blokada pierwszych drzwi w autobusach. W tej chwili dołączyło do tego kolejne ograniczenie dotyczące ilości osób, które jednocześnie mogą przebywać w pojeździe. Zgodnie z decyzją premiera do odwołania liczba pasażerów w autobusie nie może przekroczyć połowy miejsc siedzących. W przypadku leszczyńskich autobusów jest to odpowiednio 14 pasażerów w większych autobusach dwunastometrowych i 11 pasażerów w mniejszych dziewięciometrowych pojazdach. Na drugich i trzecich drzwiach wywieszono kartki z informacją przypominającą o ograniczeniach. Dyrekcja Miejskiego Zakładu Komunikacji i kierowcy apelują do pasażerów o rozwagę i podporządkowanie się zarządzeniom. Wszystko po to, by maksymalnie ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Kolejną zmianą wprowadzoną w związku z epidemią jest zawieszenie komunikacji miejskiej w Lesznie w drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Dotychczas autobusy nie wyjeżdżały na ulice miasta tylko w niedzielę Wielkanocną.